rozważaliśmy tematy, które zbliżały nas do Pana Boga, które też pokazywały nasze miejsce i duchowe, i w tym świecie. No i przede wszystkim nadzieja, która jest przed nami, to jest powrót naszego Zbawiciela. Bardzo wiele myśli, bardzo ciekawych pytań. Dzisiaj chciałbym, jakby, jeśli uda mi się oczywiście, zwieńczyć te nasze rozmyślania bardzo z jednej strony prostym tematem, a wydaje się najgłębszym tematem, mówienie o miłości. Wiecie, kiedyś miałem takie spotkanie z seniorami. Rozmawialiśmy na temat przeszłości, na różne tematy, i te osoby starsze dzieliły się z takim entuzjazmem, co tam się wydarzyło w przeszłości, jakie doświadczenia. I w pewnym momencie zadałem pytanie, okazało się być bardzo trudnym pytaniem. Czy byłyście, bo większość, tam jeden mężczyzna tylko był z seniorów, czy byłyście zakochane? I wiecie, drodzy, 70 osób było. I tylko jedna osoba podniosła rękę. Byłem przejęty, mówię, no nie wierzę. Jeszcze raz podałem, o co mi chodzi, opisałem, że to wiecie, relacje, tak, miłość, na czym polega. No krótko. I okazało się, że faktycznie jedna osoba. Pomyślałem, szkoda, że tak właśnie jest. Ale to pytanie chciałbym dzisiaj jakby sobie i wam postawić. Czy my w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, kierujemy się w odbiorze naszego Boga i w tym, co robimy, właśnie tą największą, jeśli można tak powiedzieć, zasadą miłości. Jest takie włoskie określenie brzmiące następująco: con amore, con amore. Dokładnie oznacza z miłością, z oddaniem, z uczuciem, z pasją. W 1976 roku reżyser Jan Batory wyreżyserował taki właśnie film pod tytułem Con Amore. Generalnie chodziło o taki epizod pewien dwóch młodych ludzi, którzy przygotowują się do konkursu chopinowskiego. No i dziewczyna jednego z tych chłopaków zachorowała bardzo ciężko. I ten jej chłopak pozostawił ją z tą chorobą, ponieważ on miał bardzo ważny cel, skądinąd słuszny. Każdy dzień się liczył, żeby przygotować się perfekcyjnie, możliwie właśnie do tego konkursu. Natomiast drugi, jego kolega, który też się przygotowywał, postanowił jednak tej dziewczynie pomóc. I takie prozaiczne zachowania. Jeden ćwiczy przy fortepianie, a drugi idzie z siatkami, jakieś zakupy w tych siatkach, coś tam niesie. Ale w tej jego postawie była wielkość, że był gotowy postawić swoją karierę po to, żeby pomóc, powiedzmy, człowiekowi, bo ona nie była jego dziewczyną, a więc pomóc tej, nazwijmy to, koleżance. Że nie ma takiej wartości, nie ma takiej idei ponad to, żeby poświęcić się dla drugiego. Con amore, z uczucia. Chciałbym nawiązać jeszcze do pewnej muzycznej ilustracji z XVIII wieku. W Wiedniu było dwóch kompozytorów. Jeden nazywał się Antonio Salieri, drugi o 6 lat młodszy Wolfgang Amadeusz Mozart. Salieri bardzo znacząco się przyczynił do rozwoju XVIII-wiecznej opery. Jego muzyka wywarła wpływ na ówczesnych kompozytorów. Stworzył 39 oper, liczne symfonie, kantaty, oratoria. Uczył młodych muzyków, wśród nich Beethovena, Schuberta i Liszta. I to Beethoven, skądinąd znowu genialny muzyk.
miał powiedzieć o Mozarcie: nigdy nie byłem i nie będę w stanie stworzyć takiej muzyki jak Mozart. Wiecie, drodzy, skoro sam Beethoven to powiedział, to co czuł jego nauczyciel Salieri? Salieri był bardzo solidnym, systematycznym muzykiem, bardzo solidnie pracującym. Był początkowo zachwycony swoim młodszym kolegą, Mozartem, ale w niedługim, stosunkowo czasie ta fascynacja stopniowo przerodziła się w gniew, a może nawet powiedzieć w niszczycielską nienawiść. Dlatego, że Mozart był inny. Salieri z przeciętnego w gruncie rzeczy, ale dobrego człowieka przeistacza się w cichego, nieustępliwego wroga i prześladowcę Mozarta. Ci dwaj to, można by powiedzieć, zestawienie: geniusz i rzemieślnik. Tak często się zresztą ich porównuje. Wolfgang Amadeusz Mozart, mając 5 lat, stworzył menuet, trio, mając 8 lat, zagrał na Wersalu dla Ludwika XV, grał w pałacu Buckingham dla Jerzego III i wszystko, co grał, wszystko, co tworzył, było lekkie, było con amore. Napisane z pasją, z jakąś miłością, z uczuciem. Tak sobie, czytając tę historię, pomyślałem, jak to się ma do naszego chrześcijaństwa. Ot, jakaś historia muzyków z przeszłości. Ale coś jest na rzeczy również, gdy myślimy o naszym chrześcijańskim życiu. Możesz być rzetelny, możesz być punktualny, możesz być zaangażowany ewangelizacyjnie. Możesz każdego roku przeczytać Biblię. Możesz brać udział w spotkaniach modlitewnych. Możesz niesłychanie higienicznie żyć. Ale wciąż może ci czegoś brakować. Niby jest dobrze, ale to nie jest to. Te wszystkie jakby zajęcia, zaabsorbowanie jest bardzo ważne i to powinno dotyczyć każdego człowieka. Ale przyglądając się takiemu chrześcijaństwu, jesteś pełen podziwu, że ktoś jest taki konsekwentny i że to wszystko tak realizuje. Ale mówisz sobie: ja tak nie potrafię, ja nie dam rady, ja nie czuję to w taki sposób. A może właśnie brakuje con amore. Może w tym wszystkim brakuje tego, co jest najważniejsze, że ja czynię z umiłowania, z pasji, że ja czynię to dlatego, że nie mogę inaczej. Czy stawiasz pytanie, jaki jest powód, że ty to robisz? Jaki jest powód? Pewnego razu do Jezusa w nocy przyszedł taki rzemieślnik i był pełen zachwytu nad Jezusem. Dlatego, że po pierwsze, gdy mówił, to co mówił, było niezwykle ujmujące dla ludzi. Że całe tłumy szły za nim, że wszyscy byli jak zahipnotyzowani, że słuchali i jakby spijali z ust to, co on mówi. Natomiast jemu nigdy się to nie udało, mimo że był wykształcony, że doskonale znał teologię, był takim rzemieślnikiem. Mówi, co jest w tym, co Jezus naucza, albo w Jego postawie, że On porywa ludzi, a ja tego nie mogę zrobić w żaden sposób. Jeden był rzemieślnikiem, a drugi czynił to z umiłowania. I zastanawiał się jeszcze nad jednym, że to, co mówił Jezus Chrystus do ludzi, było takie lekkie. Z jednej strony konsekwentne, mądre, głębokie, ale tchnęło tym, czego nie mógł zrozumieć Nikodem.
że pchnęło wolność. Tak jak Salieri, Mozart. Jeden rzemieślnik, drugi czynił to z con amore, z pasji. I oto Jezus wskazał na tajemnicę, która dotyczy także i nas dzisiaj. Chciałbym, abyśmy z tą świadomością dzisiaj pozostali. W Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale tam czytamy kapitalne ilustracje, które przywołał Jezus Chrystus. Wiatr wieje go dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wspaniała ilustracja, wręcz poetycka, że ty tego nie wypracujesz, to się dzieje jak gdyby z zewnątrz właśnie przychodzi. Jak wiatr. I ty nagle się zmieniasz. Jest jakiś dar, którego nie wypracujemy. Choćbyśmy się starali, choćbyśmy nawet, przepraszam, Biblię czytali codziennie, jeżeli Bóg nas nie dotknie, nie nastąpi ta zmiana. Dalej w 5 wierszu odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli innymi słowy, Jezus zaprasza i Nikodema, i dzisiaj każdego z nas, nie tylko do, że tak powiem, przygody intelektualnej, że my coś zrozumiemy, że my poznamy, że będziemy potrafili odnaleźć każdy tekst Pisma Świętego, że będziemy mogli udowodnić każdą zasadę, każdą prawdę biblijną. To jest niezwykle ważne. Ale wydaje się, że to jest jakby elementarz, to jest pierwszy stopień. Ale jeżeli nie wyjdziemy na ten drugi, który być może nawet jest ważniejszy, to nie ujrzymy Królestwa Bożego. Kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bóg nie chce teoretyków, Bóg nie chce rzemieślników. On chce, żebyśmy wszyscy poczuli to, co jest wielkim darem, co także kierowało Nim. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. W Ewangelii Jana 3,16, siostra Ala, bo uprzejma zacytować go na samym początku, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego Jezus oddał za mnie życie? Takie to jest proste. Tak proste, że aż tego nie rozumiem. Dlatego, że mnie ukochał. I to jest jedyna możliwa relacja. Jest pytanie teraz do mnie, a jak ja odpowiadam na tę miłość? Jak ja odpowiadam na to, co motywowało właśnie naszego Boga, Zbawiciela? Czytałem historię o I wojnie światowej i takich dwóch żołnierzy. Może też gdzieś natrafiliście na ten fragment. Bardzo mnie zainspirował. Dwóch młodych kolegów poszło na wojnę i przyrzekli sobie, że będą się trzymać razem, jakakolwiek by nie była sytuacja, i w razie czego będą sobie nawzajem pomagać. I oto scena właśnie jak z jakiegoś filmu. W pewnym momencie jeden z tych kolegów wychodzi z okopu, jest strzelanina, wróg ostrzeliwuje. On wychodzi, wstaje i nagle otrzymuje serię z karabinu. Jeszcze przeszedł ze 2-3 kroki i padł. I pierwszym odruchem naturalnym tego kolegi, który był w okopie, było to, żeby właśnie pobiec do niego. Powstrzymał go dowódca i powiedział: absolutnie, widzisz jaki jest ostrzał, za chwilę ty zginiesz. Ale to jest mój kolega. I nie posłuchał rozkazu dowódcy, podczołgał się do swojego kolegi parę metrów. I kiedy doczołgał się i chwycił jego głowę tak od spodu, mówiąc, wypowiadając jego imię, wtedy ten kolega wypowiedział zdanie, które ten, który przyszedł mu niejako pomóc, zapamiętał na całe życie. Wiedziałem,
że przyjdziesz po mnie. I w tym momencie skonał. Jakby czekał do momentu, kiedy przyjdzie jego kolega. Wiedziałem, że przyjdziesz. Przyjaźń potrafi tak daleko i tak wiele uczynić. Myślę, drodzy, gdy mowa jest o Jezusie, o którym tak często mówimy, być może dla kogoś już to spowszedniało. Przypominam sobie taką straszną wypowiedź, gdy jeden skądinąd bardzo szanowanych przeze mnie wierzących ludzi powiedział: wiesz, bracie, my musimy mówić o konkretach, nie o Jezusie, bo no, to wiemy, ale o konkretach. Ja mówię, a co ty masz na myśli? Jakie konkrety? No wiesz, mamy takie gęste tematy i powinniśmy o tym mówić. No długo z nim potem jeszcze rozmawiałem. Nie wyobrażam sobie ważniejszego tematu, jak mówienie o Jezusie. Możemy mówić o różnych zasadach, ale przez pryzmat Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie przez Niego. Wiecie, taką również historię przeczytałem. Mowa jest o różnych założycielach religii. I gdy czytałem tę historię, byłem zadziwiony porównaniami. To nie jest prawdziwa historia. Mowa jest o kilku przywódcach różnych religii, światowych religii. Wyobraźmy sobie taką scenę. Siedzi człowiek w jakimś dole, w którym znajdują się nieczystości płynne i on jest tam umoczony gdzieś o szyję. Nie może w żaden sposób wydostać się na zewnątrz, dlatego że ściany są śliskie, glina, nie może wyjść, więc pomoc może przyjść tylko i wyłącznie z zewnątrz. I idzie najpierw drogą i przechodzi koło tego dołu Zaratustra. Zaratustra, perski kapłan, prorok, reformator religijny, właściwie twórca jednej z najstarszych w świecie religii monoteistycznych. I zgodnie jak gdyby z przesłaniem swojej religii, czy z filozofią swojej religii, zachowuje się dokładnie tak. Podchodzi do dołu, spogląda w dół i mówi: o, widzę, że masz sytuację trudną. Nic ci nie jestem w stanie pomóc. Nie trzeba było tu przychodzić, nie trzeba było się nachylać, nie wpadłbyś, więc jesteś, krótko mówiąc, sam sobie winny. No to nie pomogła ta świadomość temu nieszczęśnikowi. Ale za chwilę tamtędy przechodził Budda. I zgodnie z filozofią swojej jakiejś tej orientacji bardziej filozoficznej niż religijnej, mówi do niego tak: wiesz, nie jest tak źle, znajduję się w tym dole, ale wiesz, jeżeli wejdziesz tak w siebie i uniezależnisz się od tych czynników zewnętrznych, to znajdziesz tam szczęście. W tym dole znajdziesz szczęście, tylko nie możesz się przejmować okolicznościami. Wejdź w siebie, będzie w porządku. I poszedł sobie, poradził i poszedł. Szedł tamtędy Mahomet i zgodnie z religią muzułmańską postąpił w taki oto sposób. Mówi: widzę, że potrzebujesz pomocy i ja ci pomogę. Muszę cię stamtąd wydostać. Tylko musimy się umówić tak, ja wyciągnę, nachylę się, jak tylko będę mógł. Wyciągnę swoją rękę, a ty musisz no, podskoczyć i chwycić się i ja cię wtedy już wyciągnę. Czyli musimy razem współpracować. Ty musisz się wysilić i ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby cię pomóc. No więc wyciągnął swoją rękę, no i ten nieszczęśnik kilka razy starał się podskoczyć, uchwycić tę rękę, no ale jakaś tam przestrzeń jednak różniła. I Mahomet wtedy mówi: słuchaj, no nie jestem w stanie. Więc trudno, jeżeli nie możesz na tyle wyskoczyć, żeby mnie chwycić. Chciałem ci pomóc, ale nie mogę. I tą drogą potem szedł Jezus Chrystus. I to jest, muszę wam powiedzieć, powód, dla którego nie tylko, że jestem pastorem, bo to jest jakby drugoplanowe, ale,
ale przede wszystkim wierzącym człowiekiem w Jezusa Chrystusa. Szedł Jezus i ocenił natychmiast tę sytuację, po czym wszedł sam do tego domu. I mówi do niego, musisz teraz wspinać się po mnie i wydostaniesz się na zewnątrz. Jeszcze ci pomogę wyjść na zewnątrz. Jezus, który przyszedł na samo dno naszego życia i oddał swoje życie, żebyśmy mogli dzięki temu wydostać się na wolność, na prawdziwą wolność, abyśmy mogli dzięki temu żyć. To jest Jezus Chrystus. Pamiętam, gdy czytałem, musiałem zaliczać różne egzaminy, czytałem o różnych religiach. Nie można powiedzieć, że w każdej jest dużo, czy samo zło, czy tak. Jest dużo ciekawych myśli. Ale gdy czytamy Pismo Święte, nie ma drugiego takiego listu. Nie ma drugiej takiej publikacji, takiego żywego słowa, które dotyka do końca każdego nerwu jakby naszego życia. I tą postacią, która nas dotyka, to nie jest jakaś teoria, tylko to jest Jezus Chrystus. Wszystkie inne tematy są niezwykle ważne, ale schodzą zawsze na dalszy plan. Możemy mówić o sabacie bardzo piękne rzeczy, ale sabat bez Jezusa jest pogańskim kultem, bo my nie czcimy sabat, my czcimy Jezusa, którego ten sabat przypomina. My Jego czcimy, a nie czas. To On jest wartością. Gdy myślimy o świątyni, to świątynia bez Jezusa byłaby jakąś niebiańską budowlą, bez większego znaczenia. Ale dlatego stanowi to wartość, ponieważ tam jest zapisana cała miłość Jezusa Chrystusa. W tej miniaturze, w tych obrazach, tam jest Jezus Chrystus. I wszystko nabiera właśnie takiego znaczenia. Chcę powiedzieć, że niektórzy ludzie uważają, że im więcej wiedzą, to tym bardziej jakby zbliżają się do Boga. Jest to część prawdy, bo wiedza jest potrzebna, ale nie ona też decyduje. Jest taka piosenka, pozwólcie, że przywołam Natalii Kukulskiej, która śpiewa o ludzkiej miłości. Bardzo piękny refren. Im więcej Ciebie, tym mniej. I teraz bardziej to czuję, niż wiem. Bardziej to czuję, niż wiem. I to, wydaje się, jest niezwykłą tajemnicą. Gdy Nikodem przyszedł do Jezusa Chrystusa i Jezus mu powiedział, żebyś ty bardziej to czuł, żeby to było, co czynisz, kona nowe, żebyś zrozumiał, na czym polega relacja z Bogiem, to musisz to poczuć i to może sprawić tylko Duch Święty. Tego nie wypracujesz, a to może dać tylko właśnie Bóg nam. Kiedy myślę sobie o ilustracji syna marnotrawnego i o tym zachowaniu ojca, który nie chciał słuchać żadnych wytłumaczeń swojego syna, bo cóż on mógł tłumaczyć? Ojciec wszystko wiedział. I to przytulenie właśnie ojca, syna do swojej piersi jest kapitalną ilustracją naszego Boga. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli Bóg taki jest, a wiem, bo już sam doświadczyłem to, jeżeli taki jest, jak w tej ilustracji, to ja takiego Boga chcę. Wiecie, gdy wasza córka czy syn wraca po pewnych doświadczeniach, co podpowiada wam serce? Chyba czujecie się komfortowo, gdy oni są w domu. Chyba nie ma lepszego wewnętrznego, jakiejś wewnętrznej radości czy uczucia, kiedy macie wokół siebie swoje dzieci. Wtedy czujecie, że jest bezpieczeństwo wokół nich.
Kiedy wychodzą, boicie się. Wiem to z naszego rodzicielskiego doświadczenia, że kiedy przychodzili do domu, no o różnych porach, to ja się cieszyłem, a kiedy ich nie było, to modliłem. Ale kiedy wracali do domu, cieszyłem się, że są. Nie potrafię wyobrazić sobie miłości Boga, ale jeżeli jest takim Bogiem, jak właśnie w tej ilustracji, to takiego Boga ja także kocham. Gdy przychodzisz do Boga, nie ma znaczenia, kim jesteś i jakie stanowisko pełnisz. Ciekawe jest, że w Biblii Bóg zwraca się do ludzi w sposób zdrobniały. Prawda? Tam używa takich słów robaczku, na przykład wiele innych określeń. To zdradza emocjonalny stosunek do swojego ludu. Gdy nasze dzieci przychodzą do domu, bez względu na to, kim oni są i jakie mogą role pełnić w tym życiu. Może macie syna, który jest gdzieś dyrektorem, wielkim menadżerem, może jakimś ordynatorem szpitala, może stanowić jakąś tam wartość dla otoczenia. Ale gdy przyjdzie do waszego domu, to mówicie: synku, może się napijesz, najesz, czy zjesz pomidorowej zupy, prawda? Dla was on jest synem. I kot w taki sam sposób się ociera jak dawniej o niego. Nic się nie zmieniło. Wrócił do domu. I Bóg nas tak przyjmuje. Gdy jesteśmy razem w sali, gdy razem się modlimy, i nie tylko w sali, Bóg nas przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy, naszymi dziećmi, nie dyrektorami, nie różnymi wykształconymi ludźmi, ale po prostu z imienia. Przypominam sobie program telewizyjny już wiele lat temu pod tytułem Zerwane więzi. Program, który został wyróżniony, uhonorowany nagrodami. I nie zapomnę nigdy sceny, kiedy pewna kobieta, starsza kobieta, dowiedziała się, że jej brat, o którym sądziła, że zginął w czasie wojny, że on żyje. No i jak to bywało w tych programach, redaktorka się pyta: proszę pani, a czy chciałaby pani zobaczyć swojego brata? No tak, ale jak ja ponoć mieszka w Stanach Zjednoczonych, jak ja tam zajadę, nie stać mnie. A jak bardzo by pani chciała go zobaczyć? Dałabym wszystko, żeby go zobaczyć. No to niech pani patrzy. Otwierają się drzwi i wchodzi jej brat, starszy pan. Podchodzą do siebie, patrzą i teraz te gesty, gdzie ona dotyka twarzy swojego brata. Coś tam widać, że jakby rozpoznaje z dzieciństwa. I po jej twarzy ściekają łzy. Po prostu płacze przed około 4 milionami ludzi. Cały makijaż rozmazany. Ale to nieważne. To nieważne, bo ona ogląda swojego brata. Redaktor coś tam próbuje pytać. No jak pani się czuje? No jak się czuje? Ona nic nie mówi. Ona po prostu dotyka twarzy swojego brata. Nieważne, że 4 miliony ludzi i że ona nie wygląda korzystnie w tym momencie. Ważne, że ona spotkała się ze swoim bratem. Kona mora z umiłowania. Tak Bóg nas skonstruował, żebyśmy tak reagowali na siebie, ale przykład, jak reagujemy na naszego Boga. Nawet zwierzęta Bóg tak skonstruował. Taką historię słyszałem o pogrzebie, właściwie może inaczej, o przyjaźni właściciela ze swoim psem. Pewnego razu właściciel zmarł. I to było na wiosce. Cała wioska odprowadziła tego zacnego pana, ale gdzieś w oddali był pies. Jakby czekał na swój moment. Kiedy wszyscy już odeszli z tego cmentarza,
Wtedy przyszedł pies. Ludzie przyszli z kwiatami uhonorować z większą i mniejszą życzliwością. Ale ten pies położył się na tym grobie, na tej ziemi i zaczął wyć. Przychodził tam codziennie i tam mu jeść przynoszono, ponieważ on nie był w stanie opuścić swojego Pana. Wiedział, że gdzieś tam głębiej leży jego Pan. I skonał i wył. Jak Bóg cudownie ukształtował nas ludzi. A jak wygląda Twoje chrześcijaństwo, Twoje relacje w stosunku do Boga? Może jesteś właśnie jak Salieri, który wszystko wypracowuje i to przynosi nawet efekty. I można nawet czuć pewną satysfakcję. Ale czy to jest do końca to, czego szukałeś? A może właśnie Bóg chce Cię wprowadzić na ten głębszy stopień wtajemniczenia, kiedy zadziała Duch Święty. Cały tydzień studiowaliśmy. To już powoli przechodzi do historii. Wiele wspaniałych myśli, jakiś może dodatkowy materiał, może coś nas zainspirowało, ale to jest tylko wiedza. Powstaje pytanie, czy ja w tym minionym tygodniu doświadczyłem mojego Boga, albo też potwierdziłem, że On jest blisko mnie, że On jest blisko mojego życia. Czy może w tym tygodniu zapłakałem sobie, czy zapłakałam, dziękując Bogu, dziękuję Panie, że jesteś obecny w moim życiu. Nie wyobrażam sobie innego życia bez Ciebie. To jest coś więcej niż wiedza o Bogu. To jest więcej niż, powiedzmy sobie, klasyczny adwentyzm. To jest wejście w głębokie relacje z Bogiem. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że są ważniejsze tematy. Gdyby ktoś za Was, z ludzi, oddał życie, i wiedzielibyście, że był wybór, on nie musiał tego zrobić. Podejrzewam, że byście byli bardzo często na jego grobie, wiedząc, że tam było wasze miejsce. Ale to, że żyjecie, to dzięki temu człowiekowi. Takie znaczenie ma dla nas Jezus Chrystus. I oby ono, to znaczenie, to doświadczenie pozostało w naszych sercach. Jeżeli czujecie taką potrzebę, by na zakończenie tych szczególnych spotkań z Bogiem pomodlić się, może w tym momencie, żeby powiedzieć Mu: Panie, chcę Ci podziękować za to, że wlałeś moje serce nadzieję, za moją rodzinę, męża, żonę, dzieci, za to, że wysłuchujesz też mojej modlitwy. Jeżeli czujecie taką potrzebę, nie chciałbym, żebyśmy publicznie modlili się, ale może właśnie tak osobiście, tak jak siedzicie. Ja chciałbym w tej chwili, może niechcący, przerywając tę piękną melodię, zaśpiewać pieśń, daj zrozumieć Zbawcą. I nie patrzcie na mnie, ale raczej zatopcie się w treść tej pieśni i porozmawiajcie z Bogiem. Daj zrozumieć Zbawcą. Zdolni mnie, o Panie.
pojąć rzeczy te, że to właśnie Ty, Święty Bóg, przez krzyż zwalczyłeś grzech. Czyni nas szczęśliwymi, radosnymi i wolnymi. Za to, że wlałeś w nasze umysły i serca taką możliwość, abyśmy żyli inaczej, głębiej, radośniej. Dziękujemy, że wiedza o Tobie to nie tylko teoria, wspaniała teoria, ale doświadczenie. Doświadczenie czegoś, czego nie znajdziemy na tej ziemi w pełni, dopóki nie ogarnie nas wpływ Ducha Świętego. Dziękujemy za cały tydzień, za rozmyślania, za te wszystkie głębokie myśli. Ale dzisiaj chcemy Tobie oddać nasze serca i umysły z prośbą, byś poprowadził nas, abyśmy z każdym dniem pogłębiali naszą wiarę. Chcę prosić też o szczególne błogosławieństwo dla zboru w Krakowie, aby zbór mógł wzrastać duchowo, aby mógł też wzrastać liczenie, aby wszelkie wysiłki prowadzone na rzecz innych ludzi były szczególnie przez Ciebie błogosławione. Błogosław kierownictwo tego zboru, i pomóż, by ten zbór był jedną wspaniałą rodziną, wielkim przykładem dla całego Kościoła, a też szczególnie dla miasta, aby był światłością. Dziękujemy raz jeszcze.